Dla Macieja Sztura los osób, które są na granicy, nie jest obojętny. Aktor udowodnił to już w listopadzie, kiedy razem z żoną wybrał się na granicę polsko-białoruską, chcąc pomóc osobom ubiegającym się o azyl. Gwiazdor postanowił pójść nawet o krok dalej i zdecydował się nakręcić reportaż o tym, co dzieje się na wschodzie Polski. W najnowszym poście Maciej Stur pokazał zdjęcie z 30-letnią Syryjką, której pomógł ubiegać się o odpowiednie dokumenty, by ta mogła dołączyć do rodziców, którzy mieszkają w Niemczech. Po środku tego zdjęcia siedzi Marłe. I to, że dziś siedzi, a nawet chodzi, uśmiecha się, mówi, przytula się po raz pierwszy od wielu lat do swoich rodziców, którzy żyją w Niemczech, to seria kolejnych cudów, zaczął aktor. Życie Marwy znalazło się na krawędzi 2 miesiące temu w polskim lesie. Nie dawano jej wielkich szans na przeżycie. Przedwczoraj, po wielu tygodniach, wyszła ze szpitala w Hajnówce. Przyjechała z rodzicami do nas do domu do Warszawy czekać na odpowiednie dokumenty, które cudem udało się załatwić w Niemczech. Dziś szczęśliwi do granic możliwości ruszyli bezpiecznie na zachód, opisuje Stur. Okazało się, że 30-latka próbowała ubiegać się o wizę, ale kiedy to okazało się niemożliwe, kobieta uznała, że jedynym wyjściem będzie nielegalna próba przejścia przez granicę polsko-białoruską. To również się nie powiodło, więc kobieta utknęła w lesie. Grupa wolontariuszy z grupy Granica znalazła ją w bardzo złym stanie. Potem stwierdzono u niej hipotermię i problemy z nerkami. Maciej Stur nieprzypadkowo opisał historię Marwy dzień przed Wigilią. Aktor dodał, że od paru dni bardzo mocno czują atmosferę świąt i to chyba bardziej niż dotychczas.